Chciałbym przedstawić przyczynę naszej konstrukcji. To jest agregat, którego zadaniem jest w zasadzie wjechać w ściernisko, spulchnić, zagęścić, wysiać dowolną roślinę, podsiać nawóz i zakończyć jakby temat. Maszyna może działać w różnych technologiach w zależności od zastosowania elementów roboczych Tygrysa. Może pracować w takiej pełnej uprawie, może pracować, założymy wąskie elementy robocze jako strip till, może regulować ile łap grządzieli pracuje w ziemi ze względu na to, że zabezpieczenia są hydrauliczne, możemy część łap podnosić do góry i możemy pracować również w technologii strip till. Z tyłu akurat ta maszyna ma zaczepioną belkę wysiewającą dedykowaną do rzepaku i strączków, możemy założyć tam do zboża, możemy założyć dowolny siewnik punktowy, siać kukurydzę czy buraki. W tym roku również robiliśmy testy, że zaczepiliśmy sadzarkę i sadziliśmy ziemniaki z dużym powodzeniem. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie mocy na różnych glebach, jak ono się kształtuje? Właśnie co roku przyjeżdżamy tutaj z mniejszym ciągnikiem. W tym roku chcemy pokazać 175-konny ciągnik, który ciągał, bo tutaj są rolnicy, którzy u siebie w gospodarstwie na jesień pracowali tym akurat ciągnikiem i z dużym powodzeniem daje radę. Zresztą zobaczymy, jak to będzie w trakcie pracy. Czyli jednak są zalety naszych słabych wielkopolskich gleb. Mniejsze ciągniki do współpracy z Tygrysem. To zależy od gleb, od konfiguracji terenu, bo górki, wiadomo, też dodatkowo potrzebują mocy.